Był taki zespół w Poznaniu pod nazwą Takt. Czy ktoś z Państwa pamięta taki festiwal? To się nazywało Ogólnopolski Festiwal Awangardy Bitowej. Czy ktoś z Państwa pamięta ten festiwal w Kaliszu? W 1963 roku właśnie zespół Takt wystąpił. Właśnie ci muzycy wystąpili. I jakby po upływie chyba roku czy dwóch latach grupa postanowiła przejść i wzbogacić bardów. Tam był bardzo duży skład, grały też dęciaki i niestety nic dalej z tego nie poszło, natomiast Janusz Piątkowski potem został kierownikiem zespołu Ireny Jarowskiej i Zdzisławy Sośnickiej przez pewien czas. I jeszcze tutaj chciałem dopowiedzieć, bo Tomek Dziubiński wspomniał o tym wyjeździe do Stanów Zjednoczonych. Właśnie Janusz Piątkowski wtedy grał, Marek Surdyk, który tutaj za perkusją siedzi. Eugeniusz Orlicki grał na basie, Andrzej Elman grał na gitarze akustycznej, Tomek Dziubiński właśnie na gitarze elektrycznej i śpiewał właśnie albo Krawczyk, albo Niemen. No i wokale, tak, żeńskie wokale jeszcze były, Sława Mikołajczak i i Maryla Piątkowska, właśnie to tego nazwiska nie. Ale to jeszcze nie była Piątkowska wtedy. Była już Piątkowska? Proszę Państwa, czyli tak. Grupa Takt, rok 73. Włodek Janowski, wokalista, już się pojawił. Momencik, ja pomogę tylko podejść. Blasku unoś
nie było. Bardzo dziękuję Państwu.